Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Widzimy, że jesteśmy już na żywo. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami i że zdecydowaliście się poświęcić ten wieczór, a przynajmniej jego część, na rozmowę o tym, jak organizować edukację zdalną. Cały czas widzę, że dochodzą do nas kolejne osoby, więc jeszcze poczekamy dwie minutki, żeby zacząć w większym składzie i żeby nie musieć dwukrotnie powtarzać tego samego. Witamy. Pani Julia napisała już na czacie. Dzień dobry. Witamy również. Zachęcamy do tego, żeby się przygotować, by przywitać. Przywitamy się. Będziemy w takim formacie pracowali bardziej prezentacyjnym niż interakcyjnym, ale zachęcamy do tego, żeby w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, żeby też wykorzystywać i teraz, i w kolejnych minutach ten czat. Można nam oczywiście zadawać pytania. Zachęcamy też do dzielenia się Państwa pomysłami i rozwiązaniami, które w swoich szkołach wprowadzacie, bo w oczywisty sposób prawie wszyscy już podjęliśmy, czy wszyscy tak naprawdę podjęliśmy już to wyzwanie zorganizowania edukacji zdalnej w swojej szkole. Jeszcze chwileczkę i będziemy rozpoczynali. Dzień dobry z Wałcza, dobry wieczór z Wałcza, witamy. My jesteśmy w sumie chyba ze wszystkich regionów możliwych, tutaj w tej sześcioosobowej grupie, w której będziemy dzisiaj z Państwem rozmawiali, więc mamy też taką reprezentację regionalną bardzo silną. To może nam dodać też różnych perspektyw, bo będziemy też mówili z regionów o różnym natężeniu zakażeń, więc to też jest istotne, bo te szkoły z dyrektorami, których się dzisiaj Państwo spotkacie, w różnych momentach wchodziły w edukację zdalną, w różnych momentach wchodziły w okresy kwarantanny i to też będzie dla nas dodatkowym doświadczeniem. Dostałem już informację, że jesteśmy też live poprzez Facebooka. To też jest może istotna informacja techniczna. Jeżeli Państwo macie problem tutaj z Zoomem i kolokwialnie mówiąc wyrzuciło Państwa, to można też wejść na profil na Facebooku Centrum Edukacji Obywatelskiej i tam kontynuować udział w naszym webinarium. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Jędrzej Witkowski i zacznę od tego, że podzielę się z Państwem ekranem i pokażę prezentację. Spotykamy się dzisiaj na takim webinarium wymiany doświadczeń, takie nazwaliśmy, jak organizujemy edukację zdalną w szkole. Powiedzieć, że edukacja zdalna to wyzwanie, to tyle, co nic nie powiedzieć. My chcielibyśmy w mierzeniu się z tym wyzwaniem Państwu towarzyszyć i nie zostawiać Państwa w tym wyzwaniu samych. Dlatego mimo tego, że tak jak pewnie pozostali dyrektorzy, nie mamy jednoznacznych odpowiedzi i recept na wszystkie bolączki edukacji zdalnej, to mamy takie przekonanie, że warto się dzielić tym, co robimy teraz, zajmując się edukacją zdalną i tym, jak w różnych szkołach różne rozwiązania są sprawdzane. Wymiana doświadczeń pomiędzy dyrektorami, którzy się w praktyce mierzą z tymi wyzwaniami, to jest naszym zdaniem najlepsze, co możemy teraz zaoferować. Chciałbym też powiedzieć na samym początku, że te rozwiązania, o których będziemy dzisiaj mówili, to nie są jedyne dobre rozwiązania i bardzo możliwe, że w Państwa szkołach sprawdzacie, teraz testujecie jeszcze inne rozwiązania. Te, które tutaj, o których będziemy mówili, to są rozwiązania, które sprawdzają się w szkołach osób, które będą o nich opowiadać. Pochodzimy też z takiego założenia, że w kryzysowej sytuacji te rozwiązania, które wprowadzamy, to mogą być rozwiązania na tydzień, na dwa, na trzy, ale też mamy taką, jako dyrektorzy, możliwość, żeby korzystając z informacji zwrotnej od nauczycieli i od rodziców, od uczniów, stale też te rozwiązania poprawiać. Będziemy też o tym mówili, będziemy się starali o tym mówić. Zanim przejdziemy do meritum, chciałbym powiedzieć dwa słowa o Centrum Edukacji Obywatelskiej, które reprezentuję. Spotykamy się tutaj w ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej i w ramach spotkania wspieranego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. My w CEO staramy się towarzyszyć Państwu, szkołom Państwa już od 26 lat. Prowadzimy szereg programów edukacyjnych, które wspierają z jednej strony pracę poszczególnych nauczycieli, ale też pracę całych szkół, a w tym ostatnim okresie
zapraszamy Państwa, proponujemy Państwu takie trzy formy korzystania z naszego wsparcia. Z jednej strony poprzez śledzenie naszego bloga i profilu na Facebooku. Tam specjalne zakładki dotyczące edukacji zdalnej i szereg materiałów na ten temat. A pozostałe filary naszego wsparcia to są szkolenia, które organizujemy oraz takie bardziej całościowe programy wsparcia, w których albo poszczególni nauczyciele, albo całe szkoły uczestniczą. Więc to są takie trzy formy działań do pracy, w których Państwa zapraszam. Dzisiejsze spotkanie będzie wyglądało w sposób następujący. Ja na początku powiem dosłownie w trzech zdaniach o tym, co mówią wyniki badań, które my przeprowadziliśmy w ostatnich tygodniach w szkołach, które z nami pracują. Będziemy się starali Państwu troszeczkę powiedzieć o tym, między innymi, czego nauczyciele oczekiwali w tej kryzysowej sytuacji od dyrektorów. Pomyśleliśmy, że to może być dla Państwa ciekawa perspektywa. A potem porozmawiamy o tych pięciu pytaniach, które sobie zadaliśmy. Od ogółu do szczegółu, czyli o tym, jak zostały zorganizowane zajęcia zdalne, jak wspierać nauczycielki, jak zapewnić dobrą komunikację z rodzicami, jak wspierać jakość procesu uczenia się w edukacji zdalnej i bardzo ważny kawałek, jak zatroszczyć się o siebie, a potem tę dyskusję podsumujemy. Zanim wyjdziemy oczywiście do tej części przedstawienia poszczególnych dobrych praktyk, rozwiązań, to też przedstawię wszystkich naszych panelistów, którzy dzisiaj są z nami. Trzy zdania o rzeczonych wynikach badań. My przeprowadziliśmy badania wśród nauczycieli i dyrektorów ze szkół, które współpracują z Centrum Edukacji Obywatelskiej i zapytaliśmy, jakie zasoby, między innymi o to, jakie zasoby ułatwiały poradzenie sobie w sytuacji edukacji zdalnej. I kilka takich najważniejszych wniosków na tym slajdzie chcemy Państwu zaprezentować. Z jednej strony to jest doświadczenie współpracy nauczycieli w tych szkołach, w tych placówkach, w których nauczyciele mieli doświadczenie wcześniejszej współpracy bliskiej, to łatwiej im się było odnaleźć w nowej sytuacji. Bliskie relacje z uczniami to jest też kolejny element, ale też docenienie roli rodziców. Będziemy też bardziej konkretnie na przykładach opowiadali o tym za chwilę, ale już te trzy punkty pokazują, jak istotne znaczenie mają w tej kryzysowej sytuacji relacje, czy to pomiędzy nauczycielami, czy to z uczniami, czy to z rodzicami. O tych relacjach będziemy dzisiaj sporo mówili, ale pozostałe takie czynniki, które pomagały, to jest z jednej strony takie przekonanie, że ocena sumująca nie jest najważniejsza i też doświadczenie pracy projektowej. To są takie dodatkowe elementy, które ułatwiały funkcjonowanie tej zmiennej sytuacji. Czego nauczyciele, zgodnie z deklaracjami, oczekiwali od dyrektorów? Czego potrzebowali, czego szukali? I tutaj takie trzy role dyrektora. Dyrektor jako przywódca i koordynator. Dyrektor, który właśnie jako przywódca podejmował odważne decyzje, starał się włączać ich podejmowanie nauczycieli, ale dawał tym taką odważną, swoją aktywną postawą poczucie bezpieczeństwa. Także dyrektor, który koordynował to oddziaływanie pomiędzy różnymi nauczycielami, więc taki dyrektor, który uspójnia te stosowane strategie edukacji zdalnej, czy to narzędzia, czy to schematy działania, to były takie role, które bardzo były doceniane przez nauczycieli. Dalej, dyrektor działający, który nie tylko zarządza, ale też podejmuje konkretne działania, szczególnie w obszarze wsparcia dla nauczycieli. I ostatni punkt, dyrektor doceniający. Nauczyciele tego docenienia potrzebowali i zapewne teraz również potrzebują od dyrektora między innymi. Czyli też taki dyrektor, który oprócz docenienia poszczególnych członków naszego zespołu szkolnego tworzył takie poczucie zespołowości. Poczucie, że wszyscy jesteśmy w tym punkcie razem i za chwilę, jak będziemy rozmawiali z dyrektorami, którzy o swoich doświadczeniach będą opowiadali, to zobaczycie Państwo świetne przykłady tego, jak w praktyce takie trzy role można w swoich szkołach realizować. I ostatnia rzecz, taka właśnie wprowadzająca już do naszej dyskusji dalszej, co w organizacji szkoły na najbardziej ogólnym poziomie się sprawdzało, to krócej, jednolicie, selektywnie i z taką koncentracją na tej edukacyjnej funkcji szkoły, która jest tutaj jakoś kluczowa na rozwoju uczniów, więc
krótsze czasowo jednostki lekcyjne, prostsze metody pracy, bardziej świadomy wybór treści, które realizujemy i taka właśnie jednolitość, spójność oddziaływania. To na takim najbardziej ogólnym poziomie są rzeczy, które się w szkołach w czasie pandemii, przynajmniej w tych szkołach, które pracowały z Centrum Edukacji Obywatelskiej, sprawdzały. Tyle tytułem wstępu, a teraz już przechodzimy do takiej właściwej części naszego panelu, naszej rozmowy. Kolejno skupimy się na odpowiedzi na 5 pytaniach, które już odczytywałem, więc teraz zakończę już podzielenie ekranu i przedstawię Państwu naszych dzisiejszych panelistów. Żeby Was wszyscy zobaczyli, to pewnie musicie włączyć mikrofon i powiedzieć wtedy dzień dobry, to wtedy się pojawicie na ekranie. Beata Kacprowicz, witam Cię. Dzień dobry wszystkim, dobry wieczór. Joanna Walczak. Dobry wieczór. Marta Hołub. Dobry wieczór. Marek Krukowski. Dobry wieczór, witam. I Dariusz Zalewski. Witam serdecznie. Wszyscy jesteście dyrektorami szkół publicznych, średnich i podstawowych. Bardzo Wam dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia do naszej rozmowy i cieszę się, że mamy taką okazję, żeby wymienić się właśnie doświadczeniami, że zdecydowaliście się o tych własnych doświadczeniach swoich szkół opowiedzieć. Pierwsze pytanie, od którego chcemy rozpocząć, jest takie najbardziej ogólne. To jest pytanie o to, jak zorganizowane zostały zajęcia zdalne w Waszych szkołach. I umówiliśmy się tak przed naszym spotkaniem, że poprosimy najpierw Asię Walczak. Joanna, zapraszam Cię, powiedz nam kilka słów z perspektywy szkoły średniej. W mojej szkole średniej nie rozporządzenie ministra edukacji, ale decyzja organu prowadzącego i opinia sanepidu zdecydowały o zdalnej pracy szkoły. Także jeszcze zanim wprowadzono zdalne nauczanie w szkołach ponadpodstawowych w całym kraju. I wtedy w takiej dosyć kryzysowej u nas sytuacji najłatwiejszym rozwiązaniem było zaplanowanie pracy zdalnej na istniejącym planie lekcji. I przyjęliśmy, że wszystkie zajęcia, zarówno lekcje wychowawcze, WF, jak i inne, są realizowane online z wykorzystaniem Zooma, platformy Zoom, na której już pracowaliśmy w zeszłym roku szkolnym. I że każda lekcja zaczyna się tak jak dotychczas, podczas nauki w budynku szkoły. Jednakże odmiennie niż w szkole, niż w budynku szkoły, trwa ona 35 minut. Ostatnich 10 minut nauczyciel nadal jest dostępny. Prowadzi konsultacje dla chętnych uczniów, którzy właśnie skończyli zajęcia. I dla tych uczniów z kolei, którzy nie korzystają z konsultacji, te 10 minut, ostatnich 10 minut lekcji to jest czas na odrabianie pracy domowej albo na odpoczynek. I staramy się w szkole naszej, żeby było na tyle mało pracy domowej, aby uczniowie mogli ją odrobić podczas konsultacji i żeby po zajęciach szkolnych mieli możliwość odejścia od komputera. I tym sposobem spędzają około 4 do 4,5 godzin zegarowych przy komputerze z przerwami od 5 do 30 minut. I ten system się u nas sprawdził, my nadal tak pracujemy i wiem, że wiele szkół właśnie tak organizuje pracę zdalną w szkole. W tym tygodniu od poniedziałku myśmy nieco zmodyfikowali plan lekcji z myślą o klasach 4 technikowskich, ponieważ zgrupowaliśmy zajęcia zawodowe praktyczne jednego dnia, ale tylko te zajęcia, których nauczyciel nie jest w stanie zrealizować zdalnie. I tym sposobem uczniowie klas 4 technikum, którzy przystępują w sesji zimowej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą przyjeżdżali na jeden dzień do szkoły w celu przygotowania się do egzaminów. Na tę chwilę jeszcze nie prowadzimy konsultacji dla maturzystów, natomiast przygotowujemy się do ich wprowadzenia od przyszłego tygodnia. Robimy to bardziej rozsądnie, nie ad hoc, spokojniej, żeby to z głową zaplanować. I tak to wygląda w mojej szkole średniej na dzień dzisiejszy. Super, dziękuję Ci, Asiu. Kilka ważnych rzeczy pozwolę sobie podkreślić, bo z jednej strony powiedziałaś o tej pracy domowej odrabianej w czasie przeznaczonym na konsultacje, prawda, żeby już nie trzeba było potem do tego wracać. To jeszcze do tego będziemy wracali, ale też dzięki, że powiedziałaś o tym właśnie, że z tygodnia na tydzień zmieniacie te rozwiązania i że patrzycie, co się sprawdza, co się nie sprawdza i po prostu
reagujecie na bieżąco. Dzięki bardzo. Beata Kasprowicz, Beato, jak to wygląda z Twojej perspektywy szkoły podstawowej? Szkoła podstawowa w Malborku trochę, może podobnie, ale trochę inaczej jednak, bo jak każda szkoła trochę inna. No my z kolei rozporządzeniem rozpoczęliśmy zdalne nauczanie w klasach 4-8, ale przygotowywaliśmy się do tego momentu już wcześniej, a mianowicie gdzieś tam na początku września, sierpień, te początkowe rady i wrzesień zbieraliśmy najpierw od nauczycieli informacje na temat zasad, jakie powinny być obowiązywać w czasie zdalnej nauki, ale też od rodziców. I u nas w szkole są takie spisane zasady, one były we wrześniu powieszone i my mamy też zgodnie z planem lekcji, między innymi zgodnie z planem lekcji i są lekcje online, ale u nas w związku z tym, że to są trochę młodsze dzieci i tak pomyśleliśmy, patrząc na to, co było wiosną w naszej szkole, no nie było zbyt tych lekcji online za dużo. I ustaliliśmy, że musi być pewien limit tych przedmiotów szczególnie wiodących, typu polski, matematyka. To są 3 godziny online tygodniowo, matematyki polskiego czy angielskiego, akurat angielski w takiej samej liczbie. Natomiast pozostałe, na przykład polski, 2 godziny mają być zadawane uczniom zadania. Czy to oglądnięcie filmiku jakiegoś, czy przygotowanie jakiegoś mini projektu. A to z tego powodu, że ustaliliśmy również w tych naszych zasadach taki limit dziennego przebywania ucznia przed komputerem. No i to jest dla klas 4-6 to jest 5 godzin, a dla uczniów klas 7-8 to są maksymalnie dziennie 6 godzin online. To też istotne. No a teraz od poniedziałku klasy 1-3 i tutaj jest limit 3 godzin online dziennie. To uporządkowało taki pewien też naszą pracę. Te zajęcia są podobnie też określone czasem, długością czasu online do 30 minut, też żeby mieć na uwadze bezpieczeństwo i ilość czasu, który uczeń musi przed komputerem niestety spędzić. I my też zwróciliśmy uwagę, czy w tych zasadach, czy rodzice nam zwrócili, że jednak ten codzienny kontakt z nauczycielem, z wychowawcą jest bardzo istotny. I dlatego też godziny wychowawcze, wszystkie tak naprawdę i raz w tygodniu są online. No to takie jest, przynajmniej zauważyliśmy, że te pierwsze 2 tygodnie klas 4-8 nauczyciele pracowali ze szkoły. No i też widzieliśmy, że to ma sens, więc zostawiliśmy dalej w takiej formie. Super. Dzięki bardzo. Dzięki też, że powiedziałeś o tym, że te zasady powstały, rozumiem, też z inspiracji, z udziałem nauczycieli i dyrektorów, bo to też... I rodziców też. Rodziców. Dzięki bardzo za to doświadczenie. Marta Hołub, a powiedz, jak to wygląda w klasach 1-3, w szczególności w Twojej szkole i Świetlica? Tak, dokładnie. Ja jestem dyrektorem dużej szkoły we Wrocławiu i tutaj chcieliśmy pracować w sposób bardzo spójny. I troszeczkę to 1-3 przypomina to, co mówiła Beata, czyli my pracujemy zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, pracujemy generalnie w czasie synchronicznym, aczkolwiek nie oznacza to, że wszystkie lekcje w klasach 1-3 są lekcjami online. Na to się nie zdecydowaliśmy. Natomiast tutaj uregulowaliśmy sobie to w ten sposób, że zarówno i dzieciaki, i nauczyciele generalnie mają lekcje i wykonują zadania w tym samym czasie, w którym są w szkole. Wygląda to mniej więcej tak, że dzieci łączą się ze swoją panią z edukacji wczesnoszkolnej 2 razy. Pierwsze połączenie jest równo z pierwszym dzwonkiem i wtedy wytłumaczony jest nowy materiał, jest jakieś nowe polecenie i potem przechodzimy do takiego czasu tak zwanego zadaniowego.
Czyli dziecko ma indywidualny czas na to, żeby wykonać swoje zadanie. Oczywiście nauczyciel cały czas tutaj jest do dyspozycji. To jest też czas na takie indywidualne łączenia, na jakieś indywidualne konsultacje. W przypadku klas 1-3 te konsultacje są i zarówno dla dziecka, jak i dla jego rodzica, bo z drugiej strony zawsze przy tym młodszym dziecku w większości stoi ten rodzic. Potem jest drugie łączenie i albo kolejna edukacja, na przykład matematyczna, lub prezentacja zadań. Język angielski, religia, idzie dokładnie normalnie poprzez połączenia online. Myśleliśmy o tym, żeby lekcje trwały około 30 minut i one tyle trwają. 15 minut to jest też czas na taką organizację i na konsultacje, o których mówiłam. Wiadomo, że podczas lekcji online największy nacisk kładziemy na edukację polonistyczną i matematyczną, przy czym z edukacji polonistycznej możemy ćwiczyć w głównej mierze umiejętności związane z czytaniem, w edukacji matematycznej z liczeniem. Natomiast tutaj taka grafomotoryka, zwłaszcza w klasach pierwszych, to niestety leży troszeczkę po stronie rodziców. A w tej części zadaniowej główny nacisk jest na edukację plastyczną, techniczną, na wykonywanie rozmaitych zadań. Ważne jest właśnie przeplatanie tutaj tych aktywności pracy samodzielnej, pracy wspólnej, no i cały czas łączenie się i wspólne bycie również razem. I tutaj w edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 bardzo posiłkujemy się pracą nauczycieli ze świetlicy. To wprawdzie jest dopiero dzisiaj pierwszy dzień, kiedy zaczęliśmy taki system i wiadomo, że uczymy się na naszych błędach, ale póki co nasze i moje myślenie jest takie, żeby nauczyciele świetlicy wspomagali poszczególne klasy. I w mojej szkole ja mam sporo nauczycieli świetlicy, bo aż 20. I tutaj nasze myślenie jest takie trójtorowe. Pierwsza rzecz to oczywiście nauczyciele świetlicy organizują opiekę świetlicową dla dzieci, które zostały zapisane przez rodziców do szkoły. Póki co ich jest malutko, niemniej jednak no, ta opieka jest od godziny 6.30 do 17.30. Drugi kierunek to w momencie, kiedy są lekcje, czyli od godziny 8 mniej więcej do południa, dzieciaki dostają indywidualną opiekę i tak naprawdę mimo tego, że łączą się na Teamsach ze swoim wychowawcą, to przy takim dziecku, zwłaszcza przy tym pierwszaku, siedzi nauczyciel świetlicy i go wspomaga. Natomiast mój trzeci pomysł na pracę nauczycieli świetlicy jest taki, że nauczyciele świetlicy wspomagają dzieciaki ze swojej grupy wychowawczej poprzez krótkie łączenia popołudniowe w małych grupach, 2-3, maksymalnie 5-osobowych i w zależności od tego, co wychowawca tutaj wskaże, nauczyciele mają albo ćwiczyć czytanie, albo na przykład pomagać w rozwiązywaniu zadań domowych, troszeczkę odciążyć również rodziców w takiej pracy z dzieciakami. I w ten sposób, kiedy nauczyciele po południu mają zaplanowane łączenia z dzieciakami, to mniej więcej każde dziecko dostaje jeszcze takie indywidualne wsparcie przynajmniej 1-2 razy w tygodniu. Tak jak mówiłam, to jest plan. Jak będzie, oczywiście będziemy to modyfikować na bieżąco, też w zależności od tego, ile dzieci będzie na bieżąco w szkole. Dziękuję. Super, dzięki Marto. Tutaj widzimy na czacie i na Zoomie i na Facebooku pojawiły się pierwsze pytania. Ja je zadam teraz, ale to... Jeśli ktoś z Was będzie chciał się powiedzieć w najbliższym czasie, w jaki sposób zorganizowaliście pracę psychologa, pedagoga, nauczyciela współorganizującego kształcenie i bibliotekarza? Widzę, że tu Beata za chwilę powie, super. A drugie też pytanie, jak praktycznie wygląda umawianie się uczniów i rodziców na indywidualne konsultacje, tak żeby każdy wiedział, kiedy jest jego kolej? Czy są jakieś zapisy, czy można w jakiś jeszcze inny sposób? To rozumiem, że najpierw Beata powiesz dwa słowa, jak Ty zorganizowałaś tę pracę, a potem oddamy głos Markowi. Ja krótko... Dokładnie. Krótko mogę na temat pracy psychologa i pedagoga, ponieważ ten pomysł nam się na wiosnę sprawdził. Mam dwóch, pedagog i psycholog, dwie osoby, dziewczyny. One miały na wiosnę taki telefon zaufania, specjalnie kupiony numery i na stronie po to, żeby były pod ręką na zasadzie właśnie coś się dzieje. A po drugie, a teraz, i to się bardzo sprawdziło, a teraz one są od tego, żeby być na takim łączu komunikacji między wychowawcą a mną i nauczyciele poszczególnych przedmiotów do wychowawcy i patrzymy, żeby żadne dziecko nam nie gdzieś się nie zagubiło, jak są jakieś problemy,
Dziewczyny podzieliły się oddziałami, także każda z nich ma ileś tam oddziałów i żeby nie tego samego nie dotyczyły i nie robiły tego samego, tych samych uczniów, tylko jedna ma na przykład 1,6, druga ma 7,8, czy już w takiej konfiguracji. I one na bieżąco mają za zadanie sprawdzać, co się dzieje w rodzinie, czy uczeń uczestniczy w lekcji, ile razy go nie było, co się tam i interweniować, tak? I od razu interweniujemy i działamy w taki sposób, a bibliotekarka na dzisiaj ma skontrum i musi wszystkie zasoby akurat wykorzystamy do tego, żeby to zrobiła. Dzięki. Dzięki wielkie, Beato. Marku, oddajemy Tobie głos. Ty masz inne rozwiązania niż w szkole Beaty. Tak. Niby podobnie, a trochę inaczej, ponieważ ja jestem dyrektorem szkoły w Lublinie, do której uczęszcza ponad 1400 uczniów, więc z doświadczeń wiosennych, z opinii, które docierały od rodziców, tego, co mówili nauczyciele, doszliśmy do przekonania, że eksperymentowanie i pozwolenie na różne rozwiązania się nie sprawdza, więc trochę tak odgórnie przyjęliśmy rozwiązanie, że mamy jedną platformę, jedno narzędzie, na Teamsach pracujemy. Jest przełożenie dokładnie 1:1, łącznie z lekcjami basenu. Pewnie to śmiesznie zabrzmi, jak można przez komputer uczyć zajęć pływania, no ale nauczyciele uświadomili mi, że pływanie to jest także wiele pracy przed na powierzchni lądu w sali gimnastycznej, więc takie zajęcia, już teraz mówiąc poważnie, ogólnorozwojowe są organizowane. Z doświadczenia pierwszego dnia wiem, że w edukacji wczesnoszkolnej takie rozwiązanie, że lekcja 30 minut, konsultacje 15 się nie sprawdza. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w każdej klasie są organizatorami tego nauczania. Dla dzieciaka przerwa, nie wiem, 15 plus obiadówka 20 to jest 35 minut. Panie orzekły, że to jest za długo, że dziecko po prostu nie może pozostać bez jakiegoś zajęcia, bez dozoru. No i ustaliliśmy, że w 1:3 wychowawca, znając swoją klasę, swoją grupę, te zajęcia organizuje tak, żeby one były korzystne dla dzieciaków. Tu pojawiło się pytanie, jak organizujemy pracę nauczycieli współorganizujących. U nas w szkole mamy 14 oddziałów integracyjnych, więc tych specjalistów jest całkiem sporo. Ja pozwoliłem na takie rozwiązanie, że ci specjaliści przychodzą do szkoły. Do szkoły przychodzą również dzieci z orzeczeniami o różnych niepełnosprawnościach. Łączą się na Teamsach z nauczycielem prowadzącym lekcje w klasie, a ten nauczyciel na miejscu, mając bezpośredni kontakt z tymi uczniami, po prostu pomaga im w uczeniu się. Nie we wszystkich klasach tak jest. Są takie sytuacje, że ten nauczyciel się łączy i próbuje wspomagać takie dzieci, ale na ten moment wydaje mi się, że to jest rozwiązanie, które są najwłaściwszymi. Co do konsultacji, bo one się pojawiają w klasach najwyższych programowo, u nas w klasach ósmych, żeby jakoś uporządkować, przerzuciliśmy odpowiedzialność na wychowawców, oni zbierają potrzeby rodziców, mają umawiać się z nauczycielami przedmiotów i robić tak, żeby grupy nie były większe niż 5 uczniów, bo chyba taki limit został wprowadzony, więc na ten moment tak to jest. 2 tygodnie tego przełożenia 1:1 znakomicie się sprawdzało. Sam wiem, ucząc w 2 klasach 8, że upływ tego czasu, tych 30 minut jest bardzo, bardzo szybki. I staramy się też, żeby nie przerzucać odpowiedzialności za uczenie się na dom, bo rodzice nam to zarzucali. To jest nasza odpowiedzialność i te działania właśnie temu mają służyć. Super. Dzięki, Marku, za podzielenie się tym. To też właśnie pokazuje bardzo ciekawy sposób, jak różne są te podejścia i jak one w różnych kontekstach mogą dobrze działać. U Was w Lublinie więcej elastyczności w klasach 1-3. Marta powiedziała o takiej formule, gdzie są jakieś takie ramy, że zaczynamy pierwszym łączeniem, potem praca zdaniowa, potem drugie łączenie i to też u nich akurat się sprawdza. To jeszcze poproszę teraz Ciebie, Darku, Dariusz Zalewski z nami również, żebyś też opowiedział o tym, jak to wygląda w Twojej szkole w Kartuzach, szczególnie jak rozumiem o tym, jak świetlica działa, bo to też jest nowa rzecz.
Tak, no troszeczkę podobnie jak u Marty, okazuje się jednak. Siedlica też przez od 7 do 17, czyli tak jak było dotychczas. Natomiast też troszkę inny komunikat poszedł ode mnie do rodziców niż wiosną. Wiosną zachęcaliśmy do rodziców do tego, żeby pozostać w domu i jeśli tylko to możliwe. Staraliśmy się wtedy też dotrzeć zdalnie do uczniów w różny sposób. W klasach 1-3 były to różne platformy, natomiast 4-8 już był to Office 365. Natomiast przygotowywaliśmy się od września do tego, żeby wprowadzić jednak jedną platformę i od września mamy Office 365, co też się sprawdziło. Sprawdziło się dlatego, że uczniowie edukacji wczesnoszkolnej bardzo dobrze dzisiaj weszli w ten rytm nauczania zdalnego. Natomiast do rodziców ten komunikat był taki, że jeśli nie są w stanie zorganizować sobie zdalnego kształcenia, nie mają sprzętu, bądź też nie mają internetu, a są takie, jest to gmina miejsko-wiejska, są takie sytuacje, to nie będziemy udawać, że zdalnie pracujemy z nimi, natomiast zachęcamy ich do tego, żeby przysłali swoje dzieci do szkoły, do świetlicy. Czyli w formie świetlicy byliśmy ciekawi, jakie to będą grupy. Pedagodzy jeszcze w czwartek, piątek, w ubiegłym tygodniu skontaktowali się z wychowawcami i wychowawcy, którzy taką diagnozę mieli i sprzętu, i możliwości. Średnio 2-3 osoby z klasy wytypowali, które raczej prawdopodobnie nie będą się łączyć w domu albo nie będzie miał ktoś im zapewnić opieki i skontaktowali się z rodzicami, czy wyrażają zgodę na to, żeby dzieci przychodziły do szkoły, do świetlicy. Wiemy, że grupy w świetlicy nie mogą liczyć więcej niż 12 osób, natomiast mamy do dyspozycji też no, kilka osób, prawie 10 osób, bo są to panie ze świetlicy plus pedagodzy, plus nauczyciele biblioteki. To są też osoby, które zagospodarowaliśmy. No i to się chyba będzie sprawdzało. Dzisiaj było jeszcze niewiele osób, natomiast po takim spotkaniu też z paniami ze świetlicy całkiem przeorganizują swoją pracę. To znaczy będą to zajęcia z uczniami po wcześniejszym kontakcie z wychowawcą, który informuje nauczyciela świetlicy, jaki zakres materiału uczniowie zdalnie mają tego dnia. Przychodzą oni również w tych godzinach, kiedy mają lekcje, bo u nas na przykład część klas rozpoczyna o godzinie załóżmy 11:45 i kończy 15:15 i tak samo też to się zaczyna. Czyli ci uczniowie, którzy nie są świetlicy typowo, a przychodzą na zajęcia, ponieważ nie mają warunków domu, to rozpoczynają w tych godzinach i są w tych godzinach jak lekcyjnych. Są też miejsca właśnie w kilku pomieszczeniach w świetlicy, gdzie mogą oni w zdecydowanie mniejszych grupach niż po 12 osób. Nawet w tej chwili, przynajmniej dzisiaj tak było i w kolejnych pewnie będzie podobnie. Na pewno tutaj też dwie rzeczy. Jedna to, że rodzice bardzo zadowoleni są z tego rozwiązania, ponieważ przynajmniej do czasu, kiedy nie zdobędą sprzętu, a dzieje się dużo, jeśli chodzi o zdobywanie sprzętu. Zresztą to widać po marketach miejscowych, jak laptopy znikają, zniknęły w piątek wszystkie praktycznie, w takich małych kartuzach to spółek zniknęły. I też w tej chwili widzą, że to nie będzie na tydzień, dwa i jak tylko mogą, to zaopatrują się. Ten czas, który dajemy, też pozwala, że nie muszą tego robić dzisiaj, czy nie muszą robić tego w ciągu tygodnia, bo warunki finansowe nie pozwalają. Co też dla nas ważne, dla szkoły, że my od samego początku nie gubimy tych uczniów. My nie udajemy, że oni gdzieś będą w domu, chociaż wiemy, że nie łączyliby się i dzięki temu mają też to zapewnione. Z tego się bardzo cieszymy, jeśli chodzi o tą świetlicę. I jeszcze mamy praktycznie pokłady, że tak powiem, nauczycieli, którzy mogą zagospodarować tych, którzy by ewentualnie zgłosiło się, gdyby zgłosiło się ich więcej. Jakie mam obawy, że to nasze przygotowanie teraz takie dosyć szerokie, żeby się nie skończyło, kiedy będzie pod koniec tygodnia zamknął nas całkowicie i zabronią po prostu przychodzenia do szkoły. Tego się obawiamy, bo ci uczniowie też byliby skazani sami na siebie. Tu było też na czacie pytanie dotyczące zajęć rewalidacyjnych, terapii. Zdecydowanie wszystko ze zgodą rodziców robimy w szkole. Jeden na jeden, jeden nauczyciel, jeden uczeń, bezpieczne warunki, maseczka lub przyłbica, dezynfekcja i te zajęcia wszystkie odbywają się w szkole, odbywały się 4-8 w szkole i również teraz.
to w większości, tak jak tutaj wcześniej mówili przedmówcy, że wszystkie zajęcia są realizowane w tej chwili zgodnie z planem. Również zajęcia pozalekcyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia sportowe realizowane przez stowarzyszenia popołudniami również się odbywają. Uważam, że nie będzie to na pewno ze szkodą na jakieś narażenie na ryzyko, ponieważ są te obostrzenia spełniane i też widzimy efekty tego. Tak samo nauczyciele. Również są wychowawcy, szczególnie klas 1-3, wiedzą, że kiedy powrócą te dzieci do szkoły, to nie będzie takiej niepewności, jak było po wakacjach, kiedy nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co się działo z niektórymi uczniami. Widzę tutaj, bo Państwo widzicie tylko tę osobę, która mówi, a ja mam taki komfort, że widzę wszystkich naszych panelistów i widzę też kiwanie głowami w różnych momentach, więc wnioskuję z tego, że podobnie też jest częściowo w szkołach pozostałych z Was, to jest fajne. Bardzo ciekawy ten pomysł i to jeszcze chciałbym jeszcze wzmocnić właśnie takiej świetlicy działającej też na zaproszenie, tak, w świetlicy, w której też pracownicy szkoły wychodzą proaktywnie do dzieciaków, które czy do rodzin, w których byłoby duże ryzyko wypadnięcia z edukacji. Pada dużo pytań na czacie, co mnie bardzo cieszy. Obawiam się, że nie na wszystkie bardzo szczegółowo możemy odpowiedzieć, ale zapytam, oddam głos na chwilkę Asi Walczak, bo padło pytanie, czy Twoi uczniowie też z języka polskiego, na przykład wypracowania, czy są w stanie w takim krótkim interwale pomiędzy lekcjami rozwiązać. Ale zapytam Was też o WF, bo tutaj parę osób zapytało o lekcje wychowania fizycznego, więc jakbyście króciutko, chociażby jednym zdaniem mogli powiedzieć, jak to u Was w szkole jest rozwiązywane, to zapewne to będzie duża pomoc. Asiu, zapraszam Ciebie o tym polskim. Dobrze. Tam było pytanie o wypracowania czy rozprawki. Przede wszystkim piszą uczniowie na lekcjach. Jeśli jest język polski zblokowany jeden za drugim, to mają nauczyciele, uczniowie dwie jednostki lekcyjne, bo wtedy czas konsultacji, czyli te 10 minut plus 35 minut czas właściwej lekcji, to już mamy 45 razy 2, mają półtorej godziny na napisanie wypracowania czy rozprawki. Jeśli natomiast nie mają zblokowanego języka polskiego jeden za drugim, to tutaj się indywidualnie umawiają z nauczycielem, który ma po języku polskim lub przed językiem polskim, zgłaszają nam te zmiany w planie, i po prostu uczniowie wtedy piszą na lekcjach. Ja mówiłam, że my staramy się, żeby te prace domowe były na 10 minut. Nie zawsze nam to wychodzi, ale jednak mamy takie wytyczne i chcemy, żeby jednak ten uczeń po godzinie 15, jak kończy zajęcia, czy po godzinie 16, bo też do 16 są te zajęcia, bo jeszcze do tego dochodzą przerwy, żeby jednak miał możliwość odejścia od komputera. Super. Dzięki bardzo. Dziękuję. Jeszcze Beato o WF-ie, bo wiem, że się zgłaszałaś. Tak, ja mogę powiedzieć o WF-ie, ponieważ pomyślałam sobie, zresztą tak było wiosną, tym pierwszym lockdownie, że nauczyciele WF-iści zostali wykorzystani w cudzysłowie do tego, że byli takimi osobistymi mentorami uczniów właśnie, którzy nie mieli, wtedy byliśmy zamknięci, więc nie mieli pomocy z domu, do tego, żeby na przykład dowozić tym uczniom wydrukowane prace czy jakieś karty pracy i odbierać to. Byli też do tego zobowiązani, że na przykład mam trenerów, którzy prowadzą kluby, bo mam też klasy sportowe, więc ci trenerzy mieli pod opieką swoją takich indywidualnych uczniów, którzy mieli problemy z nauką, mieli problemy też psychiczne, jakieś takie sytuacje trudne, domowe, rodzinne. I ich zadaniem było cały czas się komunikować i być takim bardzo, ale to było wtedy. Natomiast kiedy w tym roku pomyślałam o tym, że i powiedziałam zresztą, że nauczyciele WF-iści są do dyspozycji dyrektora, 1-3 jeszcze było otwarte, więc taki miałam pomysł, żeby pomagali WF-iści nauczycielkom, no to trochę mi się oburzyli, postawili i powiedzieli, że oni chcą tak samo jak inni przedmiotowcy prowadzić zajęcia. No zrobiliśmy spotkanie i zrobiliśmy, przepraszam,
przepraszam, i powiedzieli, że przynajmniej te 2 godziny w tygodniu chcą się łączyć ze swoimi uczniami i rozmawiać na temat różnych przepisów, promocji zdrowia, zdrowego odżywiania i tak dalej. Natomiast 2 godziny typowo na zadania takie, które zadawane w formie projektów. No więc jakby przyjęłam to, że WF też jest nawet w takiej formie bardzo ważny i potrzebny, a też prowadzą, tak jak powiedziałam, klasy sportowe, więc oni w ramach zajęć tych sportowych klubów prowadzą w sali gimnastycznej, oczywiście pod reżimem sanitarnym, zajęcia sportowe dla grup siatkarskich, dla grup też hokeja, akurat u mnie na rolkach, więc i na lodzie, ale na rolkach, więc te zajęcia popołudniami odbywają się, uważam, że to jest bardzo ważne. W Malborku nie ma jeszcze aż takiej, wiecie, czerwonej strefy i nie ma aż takiego dużego, dużej skali zachorowania do momentu, kiedy będą mogli, to będą korzystali. Super. Dzięki bardzo, Beato, za podzielenie się tym. Widzimy kolejne pytania, między innymi o zajęcia rewalidacyjne, przepraszam, o których już też mówił Dariusz. Proponuję, żebyśmy poszli dalej, dobrze, bo inaczej nie dotrzemy do końca, a na końcu chcę powiedzieć między innymi o tym, że trzeba dbać o czas spotkań online, żeby ich nie przedłużać. Jeżeli będziemy mieli czas, to wrócimy, a też zachęcam do tego, żeby się dzielić odpowiedziami też na czacie pomiędzy sobą, bo to tutaj nie chcemy występować jako ex katedra, eksperci, bo mamy poczucie, że Państwo jako dyrektorzy szkół i wicedyrektorzy macie przynajmniej tyle samo doświadczeń, co my tutaj zgromadzeni, więc zachęcam do tego, żebyście się też między sobą Państwo dzielili pytaniami i odpowiedziami. Ja wrzuciłem też na nasz czat tutaj na kanale Zoom taki link do krótkiego materiału o tym, jak można organizować zajęcia z wychowania fizycznego, więc też być może on będzie dla Państwa inspiracją. Drugi punkt, o którym chciałbym, żebyśmy chwilkę porozmawiali, to jest kontekst wspierania nauczycieli. Dla całego systemu edukacji ta sytuacja, w której jesteśmy teraz, jest ogromnym wyzwaniem, ale dostajemy masę sygnałów tutaj w Centrum Edukacji Obywatelskiej o tym, jak zmęczeni, jak przemęczeni są nauczyciele. No i na pewno Wy jako dyrektorzy też się z tym mierzycie, więc chciałbym, żebyśmy porozmawiali chociaż chwilkę na temat tego, jak wspieracie nauczycieli, jak pomagacie organizować im pracę, jak animujecie współpracę pomiędzy nimi, no bo też upatrujemy to jako CEO we współpracy nauczycieli takiego też motoru poprawiania i ułatwiania sobie życia. I tym razem zaczniemy od Darka. Darku, jak to w Twojej szkole wygląda i jak Ty wspierasz nauczycieli? To może powiem od takiej rzeczy, która początkowo wydawała się może przeszkodą, a nie wsparciem dla nauczycieli. Jeśli chodzi, zaczęło się zdalne nauczanie klas 4-8, to pojawiło się od razu pytanie, skąd będziemy to zdalne prowadzić, czy ze szkoły, czy z domu. Zdecydowaliśmy wspólnie z wicedyrektorami i po rozmowach też z nauczycielami, choć bardziej we własnym gronie, że postaramy się stworzyć warunki do pracy takie, jak powinny być w budynku szkoły, ponieważ mamy 2 budynki, to o tyle było to łatwiejsze. I w każdej sali, w każdym gabinecie przygotowaliśmy warunki do prowadzenia zdalnego ze szkoły i tak też poszła jasna decyzja taka, że prowadzimy tylko ze szkoły. Prowadzimy w domu tylko w sytuacji, kiedy nauczyciel przebywa na kwarantannie, a chce pracować. I przez 2 tygodnie tak pracowaliśmy. Pierwsze 2 dni tego zdalnego były dosyć trudne, ale pokazały, że było warto, bo uruchomiło się coś, co chyba na czym zależy chyba każdemu dyrektorowi szkoły, ale też nauczycielom. Współpraca nauczycieli bieżąca w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów. Wszystkie lekcje online, no to wiadomo, że też wyzwania, czasami ze sprzętem, czasami ze platformą i nauczyciele, którzy otrzymali też wsparcie, jeśli chodzi o doskonalenie, ale też chyba największym strzałem dziesiątką, najlepszym było to, że byli już wśród nas nauczyciele, nie dyrektorzy, nie wicedyrektorzy, tylko nauczyciele, liderzy danej platformy i do wsparcia, do rozwiązywania problemów. I w ciągu tak naprawdę 2 dni wszystko zaskoczyło. I kiedy po 2 tygodniach, kiedy zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić z klasami 1-3, czy z domu, czy ze szkoły,
to były jakby dwa spojrzenia, bo zrobiliśmy w dwóch grupach. Nauczyciele klas 4-8 zdecydowanie sobie chwalili to rozwiązanie i już nie chcą wracać do domu, chcą prowadzić ze szkoły. Po pierwsze dlatego, że mają zapewnione bezpieczne warunki, mają sprzęt, mają internet, nie muszą tego z własnych środków finansować. Mają również możliwość bezproblemowego rozliczania wszystkich godzin, godzin ponadwymiarowych. Wszystko jest też do sprawdzenia, ale z drugiej strony też do wymagania przez dyrektora szkoły. No, chyba coś, co było ważne, co na co zwracali rodzice, że tak naprawdę w naszej szkole nie spotkaliśmy się z takimi już w tej chwili nawet nielicznymi pretensjami ze strony rodziców, że to nauczyciel tylko czekał na zdalne i siedzi sobie teraz w domu i nie wiadomo, co tam robi. My przychodzimy, parking przed szkołą jest pełny, w klasach toczy się życie, nauczyciele prowadzą i to też zyskało dużo pochwał ze strony rodziców. To dla mnie to też ważne. Co też było też istotne, to że nauczyciele czuli, że jest ich prywatność zachowana, że nie muszą swoich mieszkań zdradzać, domów. Często przecież nauczyciele mają małe dzieci, mają zwierzęta, mają inne rzeczy. Czasami to jest urocze, ale jeśli to przeszkadza prowadzeniu zajęć, to na dłuższy czas staje się to uciążliwe. I teraz na pewno to się sprawdziło i też wsparcie, jeśli chodzi o doskonalenie, bo to pewnie jak większość szkół i środki zostały jeszcze z wiosny większe na doskonalenie, także nie było praktycznie żadnych ograniczeń, jeśli nauczyciele chcieli się doskonalić dofinansowaniu tego doskonalenia. I klasy 1-3 to tak już tylko, które też prowadzą ze szkoły, dzisiaj prowadziły zajęcia, to przez 2 dni mówiły, że nie spały, ponieważ uważały, że to nie wyjdzie, że maluchy się nie będą łączyć online, bo też są wszystkie lekcje online. A okazało się, że ponad 90% frekwencji na pierwszych zajęciach, co też cieszy nas bardzo. Chociaż w piątek, jak rozmawialiśmy, daliśmy nauczycielom wybór, że kto chce z domu, to będzie mógł teraz w tej drugiej części od poniedziałku w domu, kto chce w szkole z edukacji wczesnoszkolnej, tylko jedna pani z domu, która jest na kwarantannie. Reszta ze szkoły, co też pokazuje, że jest to możliwe nawet z wyboru i sprawdza się to doskonale. Ale myślę, że to nie jest takie powszechne i typowe w innych szkołach. Pewnie koledzy i koleżanki o tym powiedzą. Super. Dziękuję Ci bardzo, Darku. Beato, jakie rzeczy u Ciebie w szkole się w tym zakresie wydawały? Jeszcze powiem od razu, że musimy wszyscy mówić troszeczkę krócej, żeby się zmieścić w czasie. To krótko, pierwsze 2 tygodnie, 4-8, nauczyciele prowadzili zajęcia z domu, ale dostali ode mnie bardzo jasny przekaz, że to ja jako dyrektor pracodawca odpowiadam za ich poczucie bezpieczeństwa warsztatu pracy, czyli mają mieć sprawne komputery, mają, rodzice zresztą też zaproponowali, kupiliśmy we wrześniu kamerki do każdego stacjonarnego komputera, mają mieć zapewniony internet bardzo dobry, o przepustowości dobrej, prąd tak zwany, który też wiem, że trochę był takim, że ile muszą prądu i tak dalej niestety czerpać, ale rzeczywiście to, co Darek powiedział, ta liczba samochodów na parkingu, to też jest takie poczucie, że ludzie poza tym, że widzą, że my jednak pracujemy, idzie przekaz, można powiedzieć, w świat, ale myślę, że też współpraca. To, że nauczyciele mieli taką możliwość i ja to widziałam na co dzień i obserwuję, mają taką możliwość zapewnienia właśnie tej pracy ze szkoły, między sobą chodzą do siebie, spotykają się, rozmawiają na temat, pomagają sobie, bo nie wszyscy byli biegli, jeśli chodzi o platformę, my na G Suite pracujemy od wiosny, więc nie wszyscy byli biegli w zakładaniu classroomów, nie wszyscy byli biegli w tym, jak korzystać z tej platformy. Tutaj jedna koleżanka, nauczycielka mówi, słuchajcie, to jak nie możecie na przykład tylko na tym komputerze, wykorzystajcie tablice interaktywne, które macie również do tego. Zresztą sama też się zgłosiła, że dla chętnych nauczycieli przeprowadzi dobrowolnie oczywiście szkolenie,
w ramach właśnie takiego wewnętrznego szkolenia, doskonalenia nauczycieli, co myślę jest bardzo wartościowe, bo nawet dziewczyny z 1-3 były wszystkie na tym szkoleniu, co pozwoliło im od dzisiaj wejść w takie trochę już lepsze działanie z dzieciakami na tej platformie i łączenie się. To tyle, żeby tak krótko. Super. Dziękuję Ci bardzo, Beato. Asiu, powiedz o swoim doświadczeniu. Wy mieliście specyficzne doświadczenia, też ogniska koronawirusa w szkole. Tak. I właśnie te specyficzne doświadczenia spowodowały, że nasi nauczyciele do dzisiaj pracują w większości z domów. Mamy stanowiska przygotowane dla nauczycieli w szkole, ale korzysta 2, może też 3, dlatego że pierwsze 2 tygodnie w ogóle mieliśmy zamkniętą szkołę. Uczniowie, mimo że są stanowiska gotowe, przygotowane, nie korzystają z tego u nas w szkole, tylko 2-3 nauczycieli, tak jak mówiłam. Ale ja tu chciałabym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, zresztą tutaj padło pytanie, kto wesprze zmęczonych. Myśmy, będąc zamknięci i chorując w domach, mieliśmy takie poczucie ogromne zagubienia, zestresowania, takiej izolacji, izolacja, kwarantanna i te wyzwania zdalnego nauczania powodowały, że po pierwsze dyrekcja, która chorowała, bo cała kadra kierownicza była zakażona, myśmy byli wyłączeni. Ja w związku z tym miałam duży dyskomfort i wyrzuty sumienia, że w zasadzie nie wspieram merytorycznie nauczycieli, choć wiedziałam, że powinni sobie poradzić, bo już mamy to doświadczenia z zeszłego roku. W związku z tym, jak już stanęłam na nogi, zaczęłam wydzwaniać i pytać, jak się czują. I oni właśnie mi powiedzieli o tym takim zmęczeniu. I postanowiłam zorganizować takie godzinne, zdalne spotkanie dla chętnych nauczycieli, jako taką godzinę do wygadania się dla nauczycieli. I na tym spotkaniu myśmy zaczęli rozmawiać o dobrostanie, o tym, jak zadbać o siebie, o koleżanki, kolegów w pracy, o uczniów. I w zasadzie w ciągu 30 minut, pracując w grupach na dokumencie w chmurze, stworzyliśmy taki swoisty rozkład jazdy naszej szkoły, jak zadbać o dobrostan, o nasz dobrostan. I ponieważ to było w zeszłym tygodniu dopiero, bo dopiero wtedy zaczęliśmy funkcjonować jakoś normalniej, w związku z tym na ten weekend każdy z nas sobie wybrał 2 elementy do pracy nad swoim własnym dobrostanem. Co najmniej jeden element z myślą o dobrostanie innych nauczycieli i to mieliśmy wdrożyć przez weekend, na czym ja również skorzystałam. A jeszcze jeden pomysł, który wdrażam teraz, to są takie stałe spotkania na platformie Zoom dla chętnych nauczycieli. Raz w tygodniu przez 45 minut mamy taki otwarty pokój, w którym nauczyciele mogą wchodzić, jest dyrekcja, możemy odpowiadać na pytania, może to być spotkanie tematyczne, ale może też być spotkanie bez tematu, do czego zachęcam, po prostu żeby wejść, zobaczyć się, zapytać chociażby o samopoczucie. Także to jest coś, mam nadzieję, że mi się sprawdzi, bo to spotkanie z zeszłego tygodnia związane z dobrostanem nauczycieli pokazało, jak to jest ważne i jak nam jest wszystkim to potrzebne, mnie również. Super. Dziękuję, że powiedziałaś o takiej też formule grupy wsparcia wręcz pomiędzy nauczycielami, o tym, jak to może fajnie w szkole działać. Marku, z Twojej perspektywy, jaki Twój komunikat dla nauczycieli? Tak, ja wyszedłem od początku z takiego założenia, że nauczyciele mają pracować tam, gdzie jest im najbardziej komfortowo i gdzie ta praca będzie najbardziej efektywna. Tu podzielam głosy zapisane na naszym czacie, że to ucina pewne dyskusje i tak naprawdę powoduje, że mowa o sprzęcie, o trudnościach, że zupa zasłona i takie sprawy schodzą na plan dalszy. Ja zwróciłem uwagę moim nauczycielom, czy w zasadzie przypomniałem im o tym, to o czym mówiliśmy w poprzednim roku szkolnym, o podstawie programowej i tej nieszczęsnej pogoni za ocenami, bo w tej edukacji, kiedy te godziny trwają 30 minut, koncentrować się tylko na mierzeniu tego, z czego uczniowie się nam uczyli, no powoduje, że ta współpraca jest taka mało efektywna. Więc przypomniałem nauczycielom, że by uważnie planowali swoje lekcje, żeby nie stali się niewolnikami podstawy programowej, cokolwiek miałoby to znaczyć w kontekście egzaminów końcowych ósmoklasisty i matury i zapowiedziach, że one będą wyglądały jakoś inaczej, żeby nie wierzyli do końca w przekonanie, że nagle ta podstawa zostanie odchudzona, no bo kiedy to ma się stać, kiedy my jesteśmy
jesteśmy już rozpędzonym pociągiem. No i żeby nie byli też niewolnikami ocen, że ja nie narzucam im odgórnie, że tych ocen musi być 7, 8, 15, że w pracy zdalnej tych aktywności uczniów naprawdę można całkiem sporo oceniać i niekoniecznie to muszą być tylko prace pisemne, ponieważ no, to zabiera im bardzo dużo czasu, a wcale niekoniecznie przekłada się na efektywność uczenia się. No i w szkole mamy też takiego lidera edukacji zdalnej, czyli informatyka, który śmiga w tym doskonale. W ten sposób nauczyciele mają wsparcie i wiedzą, że można do naszego nauczyciela w każdej chwili zatelefonować, skontaktować się i to wsparcie u pana Marcina zostanie uzyskane. Więc tak naprawdę wiem, że bez takiego komfortu pracy nauczycieli daleko nie zajdziemy. W ten obszar staram się jak najpełniej wypełnić, tak żeby, no żeby mogli koncentrować się o tym, co w tym momencie dla nich jest najważniejsze. Super, dzięki Marku. Dzięki też, że powiedziałeś o tym, że właśnie rolą też dyrektora, w tym twoim ujęciu przynajmniej, tutaj jest też takie odciążenie z tej odpowiedzialności za rzeczy, których no w tej specyficznej kryzysowej sytuacji po prostu nie da się zrobić. Widzę kolejne pytania, między innymi o dokumentację. Tutaj wy odpowiadacie bardzo szybko, że takich dodatkowej sprawozdawczości w waszych szkołach nie ma, że obowiązuje tylko to, co do tej pory. Dzięki też za te odpowiedzi. Widzę też pytanie dotyczące dystansu społecznego. Jak rozumiem, wszystkie te rozwiązania, o których mówicie, uczenia ze szkoły jak najbardziej są realizowane zgodnie z tymi zasadami, bo jak rozumiem, większość tam wszystkich pracuje we własnych pracowniach, w związku z tym nie ma tutaj mowy o tym, żeby spotykać się w większym gronie. Idziemy dalej. Chciałbym was zapytać o rodziców, bo jedna z ważnych zmian, które myślę, że w edukacji w czasie pandemii zaszła, to jest zbliżenie pomiędzy rodzicami a szkołą. Zbliżenie, które bywa też, nie ukrywajmy tego, czasami trudne albo kłopotliwe, chociaż jest to też zbliżenie, które jest pewnie konieczne, żeby robić dobrą szkołę. O tym, jak komunikować się z rodzicami, jak też reagować na niezadowolenie rodziców wtedy, kiedy ono się pojawia. Też chciałbym, żebyśmy chwilkę porozmawiali, żebyście podzielili się swoimi doświadczeniami. Zaczniemy tym razem od Darka. Co zrobić, żeby też nie dać się obciążyć tym, na co wpływu jako dyrektorzy, jako nauczyciele nie mamy? Ja bardzo krótko, żeby też kolejnym osobom dać więcej możliwości też powiedzenia, powiem o dwóch rzeczach. Jedna, co jest bardzo ważne, od początku robiliśmy, że pełna komunikacja szkoły z rodzicami. To znaczy nic nie ukrywamy, nic nie koloryzujemy, nie mówimy, że jesteśmy wspaniali, że sobie wszystko, ze wszystkim poradzimy. Nie, mówimy, że jest trudno, że też się tego uczymy, tak było na wiosnę. Teraz mówiliśmy już, że przygotowujemy się, natomiast liczymy też na wsparcie rodziców. I tak też czyniliśmy. Dosyć wydawał się dziwny komunikat dla niektórych ostatni przed klasami 1-3 w czwartek z mojej strony, ponieważ jak się okazało, w klasach 4-8 rozdaliśmy cały sprzęt, który mieliśmy uczniom i w komunikacie w czwartek napisałem, że nie mamy jako szkoła żadnego sprzętu, nie jesteśmy w stanie go zapewnić. I tak naprawdę jest to w kwestii rodziców, ale to, co wspomniałem, też oferujemy w takim wypadku tą świetlicę, którą ewentualnie dla tych osób. Natomiast nie udajemy, że coś zrobimy. Nawet były takie pytania dotyczące tego, że przecież szkoła powinna taki sprzęt zapewnić. No to wtedy posiłkujemy się tym, czym szkoła rzeczywiście ma się zajmować i mówimy jasno, precyzyjnie, co też to zrozumienie u rodziców jest. Nie jest to wcale aroganckie, nie jest to wcale przyjmowane źle. No i też to samo, jeśli pojawiają się problemy ze zdalnym kształceniem, to co leży po stronie rodziców, to również mówimy, że to nie my wymyśliliśmy też takie rozwiązanie. Jeśli są propozycje rozwiązań, które są niezgodne z prawem, to na przykład hybrydowe, no to tak, mówimy, że wnioskowaliśmy, mówiliśmy o tym, prosiliśmy o to ministerstwo, natomiast na to się nie zdecydowało i dlatego my dostosowujemy się do tego, co jest. I druga rzecz, która jest istotna i się sprawdza, to jest komunikaty, które są wysyłane przeze mnie do rodziców, są jednocześnie potem przesyłane do wiadomości do wszystkich nauczycieli.
To jest bardzo ważne i dla jednej i drugiej strony. Ja kiedyś o tym wspominałem na wiosnę, kiedy mówiliśmy o rodzicach i o współpracy. To dla nauczycieli jest to też również ważne, ponieważ mogą się odwołać do komunikatu przesłanego przez dyrektora szkoły. Tak samo rodzice nie mogą mówić nauczycielom, że dyrektor powiedział mi coś innego. Jest to napisane, jest to przekazane, dostępne na stronie szkoły, dostępne na profilu i uważam, że to się sprawdza i tak naprawdę te apele, które są z naszej strony, które były na wiosnę, żeby nie przychodzić i dlaczego? Sprawdzały się. Teraz odwrotnie, kiedy zachęcamy do tego, żeby jednak nie zgubić tych dzieciaków i żeby one przyszły, również się sprawdza, a uważam, że to dzięki temu buduje się zaufanie, również jeśli tą niepopularną prawdę się mówi rodzicom. Super, dzięki Darku. Rozumiem, że tutaj z Twojej perspektywy im więcej komunikacji, tym lepiej tłumaczyć dlaczego, ale też właśnie taka praktyka łączenia w tej komunikacji zawsze DW rodziców i nauczycieli. Tak, ale tutaj bym tylko jedną rzecz ja tylko powiedział jeszcze, że więcej to nie znaczy, że długie komunikaty. Komunikaty są krótkie, 5-6 punktowe, nawet niech one będą co parę dni czy co tydzień, tak żeby po prostu było jasne, co chcieliśmy, co jest dla nas najważniejsze, co chcieliśmy przekazać rodzicom. Jasne, dzięki, że to jeszcze dodałeś. Padło tutaj pytanie, jak wspieraliście rodziców w ogarnięciu zalogowania się do platform edukacyjnych. Oddam głos Beacie. Może o tym powiesz, a przy okazji o tym, jak... Ja mogę to powiedzieć, jeśli chodzi o te młodsze dzieci, bo to wiadomo, tutaj jest problematyczne i będzie. Panie moje z 1-3 robiły spotkania online'owe z rodzicami i ćwiczyły też z dziećmi przed jeszcze zamknięciem, ćwiczyły to wchodzenie na platformę, tą, z której korzystamy. Ja jednak rodziców bardzo cenię, trochę ich, że tak powiem, osierociłam na wiosnę, nie spotykałam się z nimi również online, bardziej pisałam do rodziców czy list, czy jakiś komunikat. Natomiast już w sierpniu spotkałam się z rodzicami, z tą radą, z zarządem Rady Rodziców i Rady Szkoły, bo mam też Radę Szkoły i wprost pytaliśmy, rozmawialiśmy bardzo tak szczerze, otwarcie, co było pozytywnego, a co powinniśmy zmienić, przygotowując się właśnie do kolejnego zdalnego nauczania. I ci rodzice bardzo szczerze i otwarcie właśnie powiedzieli o tym, o czym mówiłam, że za mało tych spotkań online, że to powinno być i to powinno być też właśnie nie przy zmodyfikowanym planie lekcji, tylko takim, jaki będzie. Szczególnie dzieci w 1-3 bardzo, bardzo tego potrzebowały. Widocznie było za mało, więc już to jest takie pytanie się rodziców. No myślę, że też robiliście wszyscy dyrektorzy takie ankiety, co było dobrze, ale tutaj taki wywiad sfokusowany to też spowodował, że rzeczywiście ta informacja przyszła do mnie taka zwrotna, bardzo, bardzo konkretna. Zresztą oni zaproponowali wtedy zakup kamerek, żeby to zrobić, ale to, co też tutaj od Darka ściągnęłam, więc jak warto też ze sobą, żeby dyrektorzy się ze sobą kontaktowali z różnych szkół. I ściągnęłam to, że ten sam komunikat, który piszę do rodziców na e-dzienniku w jakiejś tam sprawie, kopiuję, wklejam do wychowawców czy do nauczycieli po to, żeby widzieli, że dokładnie to samo mają informacje i, co też ciekawe, nauczyciele przysyłają do mnie też zacytowane wypowiedzi rodziców po to, żeby też sprawdzić. A jeśli chodzi o ten sprzęt, słuchajcie, z piątku taka podpowiedź jednego z rodziców w naszej szkole, który powiedział, że może rodzice pracują w różnych firmach, w których co 3-4 lata wymienia się sprzęt, laptopy, tablety, również dzieci manipulują w cudzysłowie rodzicami, że mają już stary sprzęt, kupcie mi nowy i tak dalej. I gdzieś ten 2-3-4-letni zalega w szufladzie. I taki też napisałam do rodziców, a nasz informatyk, który jest do tego i zresztą on się zobowiązał,
zobowiązał, że może tylko trzeba wyczyścić, może trzeba wstawić jakiś dodatkowy, nie wiem, dodatkową pamięć, i ale tylko mówimy o laptopach i o tabletach, nie o stacjonarnych komputerach, bo to znowu kamera i tak dalej. Słuchajcie, i ja napisałam właśnie taką prośbę do rodziców i odzew, zaczęli już w piątek przynosili właśnie takie tablety, jakieś mniejsze laptopy, które no przecież tego rzeczywiście jest, i w związku z tym dla tych dzieci z klas 1-3, dla których zabrakło zwyczajnie sprzętu, będziemy mogli po prostu pożyczać zwyczajnie. Nawet jeden rodzic się zadał pytanie, że może pożyczyć ze swojej firmy, na przykład ile potrzeba pani sztuk? No 10. No to pożyczymy 10 sztuk laptopów na jakiś tam właśnie czas. Więc myślę, że to też jest taka inicjatywa fajna rodziców, więc warto z tymi rodzicami. Super, dzięki, że to powiedziałaś, Beato, bo powiedziałaś o bardzo ważnej rzeczy, o tym, że zapytałaś rodziców o zdanie i też usłyszałaś taki feedback, że czegoś było za mało, i też na tym teraz budujesz tę odpowiedź przy drugiej fali, a jednocześnie takie masz doświadczenie, że właśnie takie zapytanie o feedback też wygenerowało, rozumiem, zaangażowanie po stronie rodziców. To też jest fajny plus. Marku, opowiedz może, jak u Ciebie to wygląda, jak organizujecie wywiadówki online. My mimo wszystko próbujemy udawać, że nic się nie stało, i tak jak organizujemy zdalne lekcje, tak w takiej formie odbywają się również wywiadówki. Rodzice logują się na Teamsach na konta rodziców uczniów, no i w zasadzie te spotkania się odbywają bez jakiegoś tam wielkiego problemu. Może jeszcze podzielę się doświadczeniem swoim też ostatnim, kiedy w rozmowie, jeżeli mamy tych takich najtrudniejszych rodziców, no to wtedy ja biorę to na siebie, nie próbuję gdzieś tam izolować się od tych trudnych spraw i liczyć na to, że wychowawca sobie poradzi, ponieważ dla wielu takich rodziców rozmowa z dyrektorem, no to jest takie nobilitujące, i że jego dyrektor zajmuje się tą sprawą, często załatwia już temat. No chyba, że pominie mnie i poleci do kuratorium, tak jak miałem dzisiaj taką akcję, że nie chcę wypożyczyć komputera i kuratorium interweniowało. Ale z takich sytuacji swoich trudnych wiem, że dwie metody się sprawdzają. Po pierwsze, takie trudne decyzje konsultować z prezydium Rady Rodziców, bo wtedy mam zawsze tekst, że ja tej decyzji nie podjąłem sam, tylko z przedstawicielami rodziców uzgodniłem. I drugie rozwiązanie, które też mi się sprawdza, po prostu mówię wprost, że jestem nieporadny, że nie umiem poradzić sobie z tą sprawą, z tym problemem. No i oczekuję, że być może pan albo państwo macie jakieś pomysły, macie jakieś rozwiązania, na które myśmy nie wpadli i które być może są bardzo proste, ale nam do głowy nie przyszły. No i to często taka sytuacja sprawia, że problem nie jest już tylko mój, tylko ktoś tam z rodziców go przejmuje i łagodzi trochę napięcie. To wszystko udaje się wtedy jakoś tam z tej sytuacji wybrnąć. A doświadczenie jeszcze jedno takie ciekawe, wielu rodziców odkrywa, że zwykła komórka, która jest w zasadzie na wyposażeniu każdego dziecka, też może być doskonałym narzędziem do edukacji zdalnej. Wcale to nie musi być wypasiony tablet, nie musi to być komputer czy jakiś laptop, tylko komórka też tę rolę może pełnić. I dzisiaj była taka sytuacja, gdzie rodzic po prostu był zadziwiony, że tego typu narzędzie również można wykorzystywać. Dzięki, Marku. Tutaj widzę też na czacie, jeszcze raz powiem o tym, zachęcam do tych osób, które są z nami w kanale Zoom, do tego, żeby pisać na czacie w takiej opcji All Panelists and Attendees, to wtedy będą też Państwa komentarze widzieli uczestnicy naszego webinarium, bo jak piszecie do All Panelists, to tylko tutaj nasza szóstka te komunikaty widzi. Zachęcam też do tego, żebyście się Państwo dzielili tym, jak Wy sobie radzicie z rodzicami, jak pracujecie z rodzicami. A jeszcze teraz oddam głos Marcie, żebyś Ty opowiedziała, jak Ty jako dyrektor komunikujesz się z rodzicami swoich. I tu się okazuje, że te sposoby, o których mówiliście, też sprawdzają się w mojej szkole, więc myślę, że są warte polecenia. Przede wszystkim krótkie komunikaty do rodziców. My już w sierpniu na spotkaniu Rady Pedagogicznej rozmawialiśmy sobie o tym, że jednak o wiele łatwiej wychowawcy dotrzeć, który ma już zdecydowanie lepszy kontakt z rodzicami niż dyrektor ogromnej szkoły. Więc generalnie wychowawcy piszą dłuższe komunikaty i dłuższe informacje. Ja jako dyrektor wysyłam tylko krótkie, kilkuzdaniowe informacje ogólne, a uszczegółowiają wychowawcy,
albo pisząc komunikaty, albo tak jak było w zeszłym tygodniu, wychowawcy z klas 1-3 łączyli się na Teamsach z rodzicami, trochę też wspomagali obsługę tej platformy, ale też podali wszystkie istotne informacje. Bardzo sprawdza się właśnie pomysł taki, że to, co wysyłam, to, co mówił Darek, to, co wysyłam rodzicom, skopią do wychowawców, do nauczycieli, żeby nauczyciele wiedzieli, jakie informacje otrzymają rodzice. Ja też współpracuję z Radą Rodziców i ta współpraca układa się na tyle dobrze, że w tym momencie, jeśli dzwoni do mnie Rada Rodziców, to nie z pytaniem co, dlaczego, jak, ale z pytaniem jak pomóc. Więc bardzo jestem zadowolona z tego pytania. Pracowaliśmy od sierpnia, wiele rozwiązań wypracowałam z Radą Rodziców. I też taki podwójny kanał komunikacyjny, który płynie od dyrektora i jednocześnie od przewodniczącego Rady Rodziców do wszystkich rodziców. Jest to uzgodnione i widać taką ogromną współpracę. Oczywiście nie ma takiej sytuacji, że 100% rodziców jest zadowolonych. Są tacy, którzy mają ogromne pretensje i albo piszą, albo dzwonią. I tu muszę powiedzieć, że bardzo sprawdza się taki bardzo szybki kontakt. My w szkole po różnych doświadczeniach nawet sobie w statucie zapisaliśmy, że my mamy czas na odpowiedź rodzicowi nawet 10 dni, ale w tym czasie pandemii, w tym czasie bardzo wyjątkowym, absolutnie ja się do tego nie stosuję, odpowiadam najszybciej jak potrafię i wcale nie oznacza to, że rozwiązuję problem. Odpowiadam, że przyjęłam, że sprawdzę, że dziękuję za uwagę i po prostu reaguję i w wielu sytuacjach taka szybka reakcja dyrektora jest wystarczająca dla rodzica, i czasami jego oburzenie, pretensje stają się o wiele mniejsze. Oczywiście potem wyjaśniam sprawę, jeśli rodzic ma rację, no to dlaczego mam nie przyznać mu tej racji? Bo też wychodzę z założenia, że jeśli rodzic do mnie o czymś pisze, to nie dlatego, żeby pisać, tylko być może rzeczywiście ma jakiś problem, próbuje dotrzeć do sedna tego problemu i odpowiedzieć. Warto też informować rodziców o możliwych przewidywanych trudnościach. Też miałam w tym roku, wydawało mi się, że poinformowałam o przewidywanych trudnościach, najwyraźniej niezbyt skutecznie. Też skończyło się to jakimś anonimowym donosem do kuratorium. Sprawę udało się odkręcić, ale rzeczywiście przez takie zwykłe niedopatrzenie, niepowiedzenie, że lekcje się nie odbywają, bo nauczyciele są na zwolnieniach i już nie ma kto brać zastępstwa, rodzicowi się wydawało, że po prostu są jakieś dziury w planie lekcji. Też przyjęłam strategię brania na klatę tego, za co ja jestem odpowiedzialna, za co może być odpowiedzialna szkoła, ale też uświadamianie rodzicom, że szkoła mimo wszystko nie jest za wszystko odpowiedzialna, nie czuję się, nie biorę odpowiedzialności za całokształt, że jeśli nie mogę czegoś zrobić, to też mówię to otwartym tekstem. I też sprawdza mi się, żeby o wszystkim lub o wielu rzeczach wiedział sekretariat, bo sekretariat to są dwie osoby, które odbierają bezpośrednio telefony od rodziców i w momencie, kiedy obie panie są zorientowane, co w trawie piszczy, bardzo szybciutko odpowiadają rodzicom i nie ma przekierowywania, rodzic dostaje bardzo szybko odpowiedź na swoje zapytanie i po prostu wszystkie problemy zostają rozwiązane. My też posiłkujemy się rodzicami, tutaj Beata mówiła o pozyskiwaniu sprzętu, a my wspólnie z rodzicami uczymy się, ponieważ też mamy rodziców pracujących online na wyższych uczelniach i wspólnie z nimi też będziemy się uczyć, jak prowadzić efektywnie nauczanie zdalne, czyli też rodzice są takimi naszymi nauczycielami i w ten sposób współpracujemy i mam nadzieję, że będzie to efektywne i przełoży się na lepsze prowadzenie lekcji zdalnych. Super. Dzięki Marto, że o tym powiedziałaś, właśnie o efektywności procesu uczenia się. Chciałbym, żebyśmy teraz troszeczkę porozmawiali. Tutaj padły też pytania o to, czy dostajecie odpowiedzi od rodziców na pytania, które zadajecie, o frekwencję na wywiadówkach i tutaj odpowiedzi, które padły z Waszej strony są upewniające, że jest lepiej niż zwykle bywało wtedy, kiedy trzeba było się stawić w tak zwanym realu w szkole, więc to na pewno cieszy. Ale o efektywności uczenia się, bo ta sytuacja zdalnego nauczania oczywiście niesie ze sobą masę dodatkowych organizacyjnych problemów, a my w Centrum Edukacji Obywatelskiej zawsze staramy się pokazywać, że rolą dyrektora jest też dbanie o to, żeby proces uczenia się uczniów i uczennic też w szkole stale doskonalić, żeby starać się, żeby on nie wypadł z centrum uwagi tego, co się w szkole dzieje, więc chciałbym, żebyśmy o tym troszeczkę porozmawiali. Zaczniemy od Beaty znowu.
Co ty w swojej szkole robisz, żeby no właśnie pomóc nauczycielom dbać o jakość procesu uczenia się? No to jest rzeczywiście taki moment też, czy wcześniej był, a teraz to, co robimy i to, co postanowiłyśmy z moją wicedyrektorką, żeby jednak utrzymywać ten w miarę wysoki, jeśli nie średni, dobry ten poziom nauczania czy procesu nauczania. I myślę, że to jest też główną rolą dyrektora, tak jak wcześniej tak nie myślałam, to główną rolą jest dyrektora dbanie o ten proces nauczania i dyrektor jest tym liderem nauczania. Między innymi przecież o tym na SPLO bardzo mocno o tym mówiliśmy, że to są to, co w szkole jest najważniejsze, to ten proces uczenia i nauczania. I nie zrezygnowałyśmy z koleżanką, wicedyrektorką z obserwacji, z harmonogramu, który zaplanowany został wprawdzie na stacjonarne obserwacje, lekcje dyrektorskie. Nie zrezygnowałyśmy ze spaceru dyrektorskiego również w tej wirtualnej rzeczywistości. Poprosiłyśmy nauczycieli wszystkich, aby zaprosili nas na classroomy. To też jest pomysł od dyrektora ze szkoły z Elbląga, też między innymi absolwenta SPLO, to tak już na marginesie. I zaprosili nas wszyscy nauczyciele na classroomy. I mamy możliwość wejścia i też dziewczyny umawiają się z nami na lekcje zdalne, na obserwacje. Ja też powiedziałam na pierwszym spotkaniu online'owym Radzie Pedagogicznej w tym roku, żeby pamiętać o elementach oceniania kształtującego, czyli cele, kryteria, podsumowanie. To, co informacja zwrotna, co jest istotne i to, na co dalej będziemy kładli nacisk, po to, żeby też przy planowaniu lekcji właśnie pamiętać, że w jaki sposób ją zaplanujemy, tak w miarę możliwości będziemy mogli później wymagać i od siebie, i od uczniów tego, czego chcemy nauczyć. Ja sama uczę też, więc na moje lekcje również zostali nauczyciele zaproszeni i to jest też takie, myślę, budujące i otwierające też, że cały czas pomimo trudności jesteśmy właśnie w takim charakterze i to jeszcze, żeby nauczyciele siebie wzajemnie. No pamiętajmy, że mamy awans zawodowy, nauczyciele mają, więc też te lekcje koleżeńskie, lekcje otwarte, więc jak najbardziej, tak jak wiosną, niestety nie było to w naszej szkole zbyt dobrze przeprowadzone, to sama jakby wiem, tak pewnie też to jest to doświadczenie, które nauczyło nas, że o tym też trzeba myśleć. Dzięki. Super. Dzięki bardzo, Beato. Dzięki, że też opowiedziałaś właśnie o harmonogramie obserwacji, o tym, że tego już przy tej okazji tego roku już nie odpuszczaliście. Asiu, jak to wygląda w Twojej szkole, w szkole średniej? W mojej szkole średniej, tak jak u Beaty, myśmy zostali przy obserwacjach związanych z planem nadzoru pedagogicznego, przy czym na te obserwacje nauczyciele nas zapraszają wtedy, kiedy oni chcą, żebyśmy weszły. I jeszcze stosujemy coś takiego jak takie krótkie, pięciominutowe wejścia do nauczycieli na lekcje. Mam czterech pracowników z kierownictwa, kadrę kierowniczą i nasze 70-osobowe grono pedagogiczne podzieliłyśmy na cztery grupy, więc każda osoba z kadry kierowniczej ma pod opieką około 17 nauczycieli. I najczęściej wchodzimy na 5 ostatnich minut lekcji i nie po to, żeby kontrolować, tylko po to, żeby wspierać. Podajemy jasnym komunikatem, że coś takiego będziemy robili, jaki jest tego cel i potem rozmawiamy, co ci jest nauczycielu potrzebne, w czym oczekujesz wsparcia. I w tym sposobem na przykład widzimy, że nauczyciel WF-u rzeczywiście te lekcje prowadzi i rewalidacja też się odbywa. Czy uczeń nie zgłosił się na rewalidację, ale nauczyciel jest cały czas na włączonym Zoomie. Dzięki temu nie muszą nic dodatkowo ewidencjonować, tylko po prostu wpisują w dziennik elektroniczny. Jeszcze też mamy taką wypracowaną kulturę współpracy nauczycieli, którzy pracują w zespołach samokształceniowych. Myśmy, wprowadzając różne zmiany w uczeniu się uczniów,
organizowali takie grupy pomocnych przyjaciół. To jest właśnie coś, co nam Centrum Edukacji Obywatelskiej pomogło stworzyć. I w ramach tych grup pomocnych przyjaciół nauczyciele dzielą się swoimi porażkami przede wszystkim, ale też i sprawdzonymi rozwiązaniami, na przykład jak w skuteczny sposób uczyć w szkole kompetencji proinnowacyjnych. I w tych zespołach pomocnych przyjaciół ja na przykład jestem członkiem jednego z zespołów. Liderami są inni nauczyciele, a ja się razem uczę z innymi nauczycielami. I myślę, że to też zaowocowało tym, iż wtedy, kiedy przyszła zdalna edukacja, nauczyciele zainicjowali i stworzyli na przykład bazę pomysłów. Mamy w chmurze taki dokument, w którym wpisane jest taką tabelę. Program, nazwa filmu czy narzędzia, krótki jego opis z linkiem i ze stroną i kto ten pomysł poleca. Po to, żeby można było bezpośrednio się z tą osobą skontaktować, poprosić o pomysł. Inny dokument to jest też taki dokument z naszymi zasobami i z naszymi potrzebami, że nauczyciele wpisują do tabeli na przykład poszukuję dobrego narzędzia do tworzenia testów. No i obok wpisują się inni nauczyciele, proponując pomoc i tym sposobem indywidualnie się dogadują, a my też co drugi tydzień, wykorzystując tak zwane czwartki dla szkoły, czyli popołudnia, w które organizujemy wywiadówki czy posiedzenia Rady Pedagogicznej, to również organizujemy te zdalne spotkania, na których mamy tematykę do kolejnego spotkania i pokazujemy dane narzędzie czy dane rozwiązanie innym nauczycielom. Także w dużej mierze tutaj nauczyciele się organizują i mnie jako dyrektorowi jest z tym bardzo dobrze, nie czuję się tak wymęczona, przemęczona, a oni też czują się usatysfakcjonowani móc się dzielić tym z innymi. Także tyle u mnie w szkole średniej, dzięki. Dzięki, Jasiu, bardzo. Padło tutaj ważne pytanie, jak zachęcacie nauczycieli do stosowania metod aktywizujących? To jest duże wyzwanie, bo stosowanie ich w edukacji zdalnej jest po prostu trochę też inną sztuką. Nie tylko o tym, ale o ocenianiu. Marta, powiedz nam troszkę, a gdybyście potem jeszcze chcieli dodać o tym, jak zachęcacie nauczycieli do stosowania metod aktywizujących, to na pewno to będzie wartościowe. Marta. Ja chcę powiedzieć troszeczkę o ocenianiu, bo jest bardzo wiele pytań, jak oceniamy, jak to zrobić w nauczaniu zdalnym. My mamy taką praktykę oczywiście z wiosny, ale też chyba wieloletnią praktykę poprzez przynależność do programów SUS-owych. Wdrożyliśmy w szkole ocenienie kształtujące i to daje... Nie wiem... Marto, chyba na chwilę cię zamroziło. Tak, a teraz słychać mnie? Wiem, że wdrożyliście ocenienie kształtujące, a potem już nie słyszeliśmy. Tak, problemy z internetem. Tak, nauczyciele, stopnie dla nauczycieli nie są najważniejsze i wcale nie mamy określone w statucie ani ich liczby minimalnej wystawianej przez poszczególnych nauczycieli w semestrze, ani też nie ma teraz miesięcznego okresu wystawiania ocen proponowanych śródrocznych, dlatego nie czujemy jakiegoś takiego bata nad sobą, że powinniśmy się bać i już pracować i gromadzić przede wszystkim stopnie, bo to nie jest cel ani nauki, ani na pewno pracy zdalnej. I tak jak mówiłam, no przyczynił się do tego wieloletni udział szkoły w projektach SUS-owych. Dbamy bardzo o cele i kryteria. Przy każdej lekcji, którą nauczyciel prowadzi, bez względu na to, czy to jest lekcja online, czy ta lekcja zadaniowa, w notatkach na Teamsach pojawia się temat lekcji, cel lekcji i kryteria, żeby w każdej chwili każdy uczeń od pierwszej klasy tak naprawdę mógł do tego wrócić i przypomnieć sobie, o co chodziło i żeby nie tylko nauczyciel monitorował osiąganie celów, ale także, żeby dzieciaki potrafiły się odnieść do tego, czy już nawet w pracy samodzielnej są w stanie stwierdzić, że się nauczyły danego tematu. Co nam się nie sprawdziło, jeśli chodzi o ocenianie z wiosny? Po ewaluacji wyszło nam, ponieważ bardzo tak podchodziliśmy do tego tematu w ten sposób, że lepiej te oceny zawyżać, lepiej dawać wyższe. Natomiast potem nauczyciele w rozmowie powiedzieli, że to nie była dobra strategia, że oceny nie są ważne, ale dawanie wyższych ocen też nie jest dobre. Te oceny, jeśli już dajemy, niech po prostu będą adekwatne. I bardzo jasno określiliśmy w zasadach pracy zdalnej, jak będziemy oceniać zachowanie, bo to był rzeczywiście problem wiosenny. I przede wszystkim stosujemy ocenianie zachowania poprzez
informowanie uczniów o tym, czy oni stosują się do wypracowanych przez nas zasad netykiety. Mamy 10 krótkich punktów udziału uczniów w lekcji online i dzieciaki po prostu za to są tutaj, za to jest wystawiana ocena z zachowania i też brana jest pod uwagę systematyczność. I jedna rzecz, o której chcę też powiedzieć, to właśnie też po ewaluacji wiosennej bardzo mocno mówiliśmy w sierpniu o tym, że trzeba z dzieciakami pracować w ten sposób, żeby potrafiły samodzielnie rozwiązywać zadania i nauczyciele już we wrześniu i w październiku starali się z różną częstotliwością oczywiście formułować takie zadania, które byłyby od samego początku do końca z taką instrukcją odpowiednią zrobione, żeby dzieci potrafiły rozwiązywać je samodzielnie. I myślę, że to też jest jakiś taki patent w nauce online. Jeśli chodzi o metody aktywizujące i aktywizowanie uczniów, to przede wszystkim trzeba o tym po prostu z nauczycielami rozmawiać i pokazywać różne sposoby, mówić, że te 30 minut lekcji to nie jest wykład nauczyciela, tylko to jest wspólna praca. To jest jeszcze temat tak naprawdę przed nami. Robimy to powolutku, małymi kroczkami, bo wiadomo, że teraz ten czas to było to troszeczkę opanowanie techniczne całej platformy. Natomiast jest to temat otwarty, ale przede wszystkim rozmaite sposoby prowadzenia, aktywizowania uczniów, dzielenia na pokoje, stosowania różnych krótkich aplikacji, które pozwalają urozmaicać ten czas 30-minutowy lekcji. Super, dziękuję Ci, Marto. Czy króciutko jeszcze na temat właśnie zachęcania do stosowania metod aktywizujących? Ktoś z Was chciałby powiedzieć, jak to wygląda w Waszych szkołach? Może to ja? Aha, Asia, przepraszam. Dobrze, ja może powiem, w jaki sposób my zachęcamy nauczycieli do stosowania tych metod. Jeśli prowadzę spotkania, to mniej więcej prowadzę je tak jak swoją lekcję, czyli na przykład stosuję Mentimetera, dzielę w grupy nauczycieli, pracujemy w chmurze. Pokazują również swoje sposoby inni nauczyciele, ale pozwalamy nauczycielom na sobie doświadczyć tego, czego doświadczają moi uczniowie czy uczniowie innych nauczycieli. I wtedy prowadząc takie spotkanie, czy to ja prowadzę, czy ktoś inny, pokazując pewne metody, zachęcamy do tego, żeby stosowali na swoich lekcjach. Potem wspieramy, pomagamy. Także najpierw pozwalamy im doświadczyć samym na sobie, po to, żeby mogli dalej też stosować dla uczniów. Dziękuję. Dzięki bardzo. Beata, jeszcze jedno zdanie. Ja powiem, zresztą powtórzę, ja mówiłam o tym, że zapraszanie siebie wzajemnie na moje lekcje też, tak? Czyli takie pokazanie, że w jaki sposób ja to robię. Fajnie, dzięki. Moi drodzy, zmierzamy do kolejnego, ostatniego pytania. Jak zatroszczyć się o siebie w tej trudnej sytuacji? Jak o swój własny dobrostan zadbać? Też kto może mi pomóc? Jak odciążyć siebie? Marku, umówiliśmy się, że ty zaczniesz. Tak. Już dzisiaj słowo dobrostan było odmieniane na różne sposoby. To chyba w edukacji w tym roku słowo roku będzie dobrostan ucznia, nauczyciela, dyrektora. To pytanie pojawiało się na czacie. Jak zrobić, żeby w tym wszystkim nie zapomnieć o sobie? No i tu pewnie nie będę oryginalny, ale wykorzystałem doświadczenie, które też poznałem na swoich studiach podyplomowych liderów oświaty. Takie mapowanie Rady Pedagogicznej okazało się w tej nowej rzeczywistości ciekawym rozwiązaniem. Ja po prostu zadałem sobie pytanie, co ja takiego mogę zmienić, jeżeli chodzi o współpracę ze swoimi nauczycielami. Po pierwsze, aby im się dobrze pracowało, ale z drugiej strony, żebym ja mógł jak najwięcej zadań, które wykonywałem do tej pory, delegować na nauczycieli. No i może z delegowaniem nie byłoby większego problemu, tylko jak to zrobić, żeby nauczyciele zechcieli też przejmować te zadania także z odpowiedzialnością, żebym miał przekonanie, że jeżeli ktoś będzie zadanie wykonywał, to ja nie muszę tego za każdym razem sprawdzać, przyglądać, weryfikować albo konsultować. No i po prostu wziąłem swoją radę pedagogiczną na stół, rozpisałem poszczególnych nauczycieli, patrząc na to, których mogę oznaczyć na czerwono, czyli którym ufam i wiem, że wykonają zadania bez koniecznej kontroli. Wziąłem również tych, którzy
są świetnymi wykonawcami, ale wymagają jednak jakiegoś mojego wsparcia, czy mówiąc przysłowiowego, poklepania po ramieniu. No i została mi cała reszta i cała moja praca polegała na tym, żeby spośród tej dużej grupy, bo mam tych nauczycieli 170, wybrać tych, którzy być może gdzieś się schowali, którzy są jakoś niedoceniani, jeżeli chodzi o jakieś aktywności na terenie szkoły. No i to mapowanie na nowo tak naprawdę i określenie tych poziomów zaufania pozwoliło mi pozbyć się pewnych takich zadań, które brałbym na siebie. Przykład, proszę bardzo, okazało się, że mój nauczyciel historii, który zajmuje się także sprawami BHP, wziął na siebie obowiązek pisania wszelkich procedur, wszelkich zarządzeń, no i przyznaje się bez bicia, że ja oglądałem pierwszą, później każdą następną, no po prostu już do niej nie zaglądałem, omawialiśmy koncepcję, natomiast już samo techniczne wykonanie i dopracowanie wszystkich szczegółów było poza mną. Takie rozwiązanie sprawiło, że mam trochę więcej czasu chociażby na to, żeby zrobić sobie wirtualny spacer edukacyjny, bo tak jak mówiły dziewczyny, również jako dyrektorzy jesteśmy dodani do poszczególnych klas na Teamsach i mamy możliwość zobaczenia, jak te lekcje wyglądają. Ciekawe rozwiązanie, które usłyszałem niedawno i które zaadoptowałem dla siebie, no to zadbanie o czas wolny dla dyrektora, czyli wprowadzenie takiej granicznej godziny pracy każdego dnia, która sprawia, że nie odpowiadam na maile, nie odbieram telefonów, uznając, że ten dzień pracy dobiegł już końca. Bardzo podoba mi się jedno z rozwiązań na czacie, bo ja je również stosuję. Ja jednak wolę jako dyrektor chodzić do szkoły i pracować stacjonarnie, ponieważ w momencie, kiedy kończę tę pracę, zamykam komputer, no mogę o tej pracy zapomnieć i mogę koncentrować się na tym, co może wpłynąć na mój dobrostan. No i próbuję również jeszcze jednego rozwiązania, żeby jeden z dni weekendu, sobota albo niedziela były całkowicie niezwiązane z pracą, czyli zadbać o to, żeby po pierwsze absolutnie nie pójść w sobotę do pracy, bo jakieś papiery, a po drugie, no żeby albo sobota, albo niedziela były całkowicie wolne od tych działań, które z pracą są związane. No i tu też się sprawdza, tu wspomniała Beata o grupie pomocnych nauczycieli. Ja korzystam z grupy pomocnej dyrektorów, to też rozwiązanie CEO-owe. Mam kilku zaprzyjaźnionych dyrektorów i ponieważ planowanie obecnie to nie jest na za rok, za kilka miesięcy, pewne rozwiązania trzeba podejmować tu i teraz, bo one za dwa tygodnie są już nieaktualne i wtedy trzeba myśleć zupełnie o czymś innym. Więc potrzebna jest taka szybka konsultacja, jak wy to rozwiązujecie, jak ty to widzisz. No i ta grupa pomocnych dyrektorów, tych kilku, z którymi się kontaktuję, na pewno w tej pracy mi pomaga, no i sprawia, że ten mój dobrostan, myślę, że jest na całkiem dobrym poziomie. Dziękuję ci, Marku. Beato, jak to wygląda u ciebie? Dosłownie już po parę zdań możemy tylko powiedzieć, żeby właśnie kończyć jakoś ten nasz dzień. I żeby też nie powtarzać, widocznie się często spotykamy, Marku, rozmawiamy, bo mamy bardzo dużo podobnych rytuałów czy tradycji, które mają zapobiegać naszemu wypaleniu. Ta grupa pomocnych przyjaciół, czy tych to u Asi, chociaż też w szkole mojej są grupy nauczycieli, które ze sobą bardziej lub mniej, pewnie w każdej szkole. Natomiast ja już nawet powiem, że osiągnęłam ten cel, który sobie założyłam, że od piątku po południa do poniedziałku rana nie otwieram maili służbowych, po prostu. No chyba, że ktoś zadzwoni mi nad telefonem i trzeba odebrać, bo być może jakaś tam bardzo ważna sprawa, natomiast staram się maile służbowe odbierać, otwierać dopiero w poniedziałek rano. I to, słuchajcie, czasami rzeczywiście to powoduje, że weekend jest tylko dla mnie i też może nie tyle, powiedziałabym, z lenistwa, ale takiego też pytania się innych nauczycieli, pracowników, ale tutaj akurat chodzi o przepisy prawa, które, no jak wiecie, wszyscy zmieniają się co chwilę, gdzieś tam na ostatni moment są publikowane, szczególnie rozporządzenia,
I teraz jak to rozumie? Ja mam pedagożkę, która ma w telefonie te wszystkie jakieś i interpretacje, i wszystkie przepisy. I ja rzeczywiście jakby na nią scedowałam taką może nie tyle odpowiedzialność, co zadanie, że słuchaj, ty masz, Iwonka, najnowsze informacje, najnowsze rozporządzenia, więc na pewno i od razu interpretacje i prawnicze jakieś też interpretacje, więc to jest jej zadanie, żeby ona pilnowała mnie, jak jest jakiś nowy przepis, albo jak interpretuje ktoś, jakiś prawnik ten przepis, i pilnowała mnie chociażby z tego powodu, żebym no też nie popełniała, wiecie, w takim gąszczu tych wszystkich niedomówień, błędów, chociaż wcale nie ma takiej możliwości, żeby nie popełniać. Więc to jest też takie trochę delegowanie uprawnień, ale też takie danie, takie podzielenie się też odpowiedzialnością i to też dbanie o ten własny, o taki dobrostan, ale bym powiedziała też takie poczucie, że nie wszystko muszę. Dzięki. Dzięki, Beato. To teraz zrobimy takie ćwiczenie małe, a raczej zmianę w harmonogramie. Mam nadzieję, że Asia mi wybaczy. Ja postaram się powiedzieć Państwu dwa słowa o tych studiach, o których powiedzieliście, a zaraz po tym, to będą trzy slajdy, a zaraz po tym zaprosimy Was jeszcze do takiego ćwiczenia. Joanna opowie o tym, jak sama ze swoimi nauczycielami próbowała sposoby dbania o dobrostan, a potem postaramy się podzielić tym, co każdy i każda z nas może zrobić dla siebie. Mam nadzieję, że teraz mi się to uda dobrze przeprowadzić technicznie. Wszystkich naszych dzisiejszych panelistów możecie Państwo spotkać jako dyrektorów, konsultantów na studiach podyplomowych liderów oświaty i chcielibyśmy Państwa też do udziału w tych studiach zaprosić. I Asia, i Beata, i Marta, i Marek, i Darek będą pracowali z dyrektorami, którzy zgłoszą się na te studia. To są studia dla dyrektorów i wicedyrektorów, które prowadzimy razem z Kolegium Civitas. I są to studia w trzech blokach. Zajmujemy się na nich z jednej strony procesem uczenia się, z drugiej strony przywództwem edukacyjnym oraz inicjatywą zmiany. To są bardzo praktyczne studia, w dużej mierze oparte o wymianę z innymi dyrektorami, bo jesteśmy przekonani, tak jak mówił Marek, że taka wzajemna wymiana, współpraca pomiędzy dyrektorami jest bardzo ważnym elementem wsparcia dla dyrektora. Te studia rozpoczynają się w grudniu i w styczniu. Będą też szczególne, ponieważ prowadzimy je w okresie pandemii. Będziemy się starali do ich programu wprowadzać elementy zarządzania kryzysowego i takich wątków, aspektów budowania odporności społeczności szkolnej. To będzie taki motyw przewodni, który we wszystkich tych blokach będzie obecny. Będziemy zastanawiali się na tych studiach, jak robić mądrą, dobrą szkołę, która służy uczniom i uczennicom, mimo tej trudnej sytuacji w edukacji. No i będziemy mówić też o tym, jak nie dać się temu wszystkiemu przytłoczyć, czyli między innymi też o tym, jak dzielić się przywództwem i odpowiedzialnością w szkole. To dzielenie się przywództwem jest ważne między innymi po to, żeby zobaczyć swój dobrostan. Asiu, powiedz nam, jak ty o to dbasz ze swoimi nauczycielami. Tak. No ja tutaj mocno korzystam z potencjału moich nauczycieli, którzy stworzyli taki swoisty rozkład jazdy po dobrostanie w naszej szkole. I na weekend sama sobie postawiłam taki cel, jak wykonać kilka telefonów do koleżanek, kolegów w pracy i nie rozmawiać o szkole, tylko o bardzo przyziemnych sprawach. I z myślą o nich tak naprawdę mój dobrostan też się poprawił. Aczkolwiek zadanie, które sobie dałam, a mianowicie weekend bez spraw szkolnych, no w sobotę muszę przyznać, że wymiękłam, weszłam na godzinę na maila szkolnego, posypałam głowę popiołem, obiecuję poprawę. Kolejny weekend mam nadzieję, że będzie bez spraw szkolnych, a na ten tydzień postanowiłam sobie, że od wtorku, od jutra, od godziny 17:00 nie pracuję, tylko oglądam seriale mało ambitne, czytam książki nie o przywództwie edukacyjnym, tylko mało ambitne książki i zachęcam Was, dyrektorzy, żebyście też pomyśleli o swoim dobrostanie. Dzięki. Słuchajcie, ja dzięki bardzo. Ja zachęcam do tego, żebyście Państwo napisali też na czacie. My też możemy zrobić taką rundkę, co zrobię w tym tygodniu dla siebie i to będzie taka rundka zamykająca naszą dzisiejszą dyskusję. Bardzo Wam za tę dyskusję dziękuję.
Bardzo Państwu dziękuję za to, że byliście z nami. Cieszę się, że ten wieczór spędziliśmy częściowo chociażby wspólnie, zastanawiając się nad tym, jak robić mądre szkoły. Zapraszam Was do tego, żebyście śledzili nasze kanały i na Facebooku Centrum Edukacji Obywatelskiej i na blogu blog.co.org.pl. Tam jest masa materiałów również dla nauczycieli z Państwa szkół o tym, jak pracować w edukacji zdalnej. Nie udało nam się odpowiedzieć na wszystkie pytania, w związku z tym prawdopodobnie będziemy chcieli się z Państwem ponownie spotkać w najbliższej przyszłości, żeby dalej o nich dyskutować. Będziemy na naszym Facebooku i na stronie internetowej o tych spotkaniach informowali. A teraz zapraszam tutaj, wyzwanie przed nami, przed naszą szóstką. Co dla siebie możemy w tym tygodniu zrobić? A Państwa zachęcam też do tego, żebyście napisali na czacie do wszystkich. Takie zobowiązanie może nam pomóc w wywiązaniu się z tego zobowiązania wobec siebie. Kto chciałby zacząć? Darek, widzę, jesteś odmutowany, to zapraszam. Tak, mogę zacząć, ponieważ takie postanowienie jasne po ostatnim praktycznie tygodniach, dwóch spędzonych jednak stacjonarnie przed komputerem, albo to w mieszkaniu, albo w szkole, kiedy już zaczęło wszystko hulać, to zamierzam zadbać o swój rozwój fizyczny, czyli pobiegać, pójść do lasu i to na najbliższe dni zdecydowanie jest plan do zrealizowania. Super, dzięki Darku. Marta? Ponieważ ja jestem miłośniczką psów, więc ja dwa razy wydłużę spacer moim psom i myślę, że w najbliższą środę to chyba będzie cały dzień spacerowania bez myślenia o szkole. Dzięki bardzo, Marta. Marek? Ponieważ pewnie zdradzę tu tajemnicę, moja siłownia jest otwarta, nie mogę powiedzieć dlaczego. Obiecuję, byłem dzisiaj, że w tym tygodniu będę jeszcze dwa razy. Takie jest postanowienie. Dzięki, Beato. No ja obiecałam sobie, że pójdę na salę naszą pustą, gimnastyczną, wezmę do szkoły, do pracy, wezmę strój na przebranie, buty. Tak robiłam w czasie lockdownu wiosennego i teraz też chciałam, ale nie. No to obiecuję, że pójdę w czwartek w godzinach popołudnia, jakieś tam około południa na salę, godzinę poćwiczyć. Super, sport dominuje, bo ja jeszcze dzisiaj wybieram się, żeby poćwiczyć późnym wieczorem, ale też żeby wywietrzyć głowy po całym dniu. Dziękuję też Państwu za to, że podzieliliście się swoimi postanowieniami. Myślę, że możemy siebie nawzajem tutaj motywować nawzajem do tego, żeby te zobowiązania zrealizować. Jeszcze raz Państwu dziękuję za dzisiaj. Dziękuję, byli z nami Beata Kacprowicz, Joanna Walczak, Marta Hołub, Marek Krukowski, Dariusz Zalewski, Jędrzej Witkowski. Bardzo Państwu dziękujemy i do zobaczenia, mam nadzieję, następnym razem.